Nie wiem, czy jestem na to gotowy, bo wczoraj... Mogę wejść do gry? Mogę. Dobra, już myślałem. Ej, czekajcie, że mam 150 dolków przewagi na Devonie. No dobra, 130 nad Devonem. Ja nie mogę, czad, jesteście niesamowici. Będę powtarzał za każdym razem. W końcu Nexa na HM. Prosto, że tak. Mo nie, molka mnie są w tym dachu. Co się teraz stanie? No nie wiem. Rzucę info na Discordzie. Ogólnie mało ludzi dzisiaj. Czad, musimy wysadzić statek Lisa. Albo go przebudować. Czekajcie. Idziemy, mam pomysł. Miki, mam prośbę do ciebie. Chcesz mi pomóc? Będziemy robić masny projekt. Jaki? Masz siekierkę może? Mam. Dobra, to super, to chodź. Co tam u ciebie? A u mnie super. Nie no dobra. Chubo. Ale tak, to nic nowego, nic nowego. A co tam Miki u ciebie, jak tam Johnek? Byłem u fryzjera. Dobra, Miki, jesteś tutaj może? Tak, jestem już przy... Dobra, dobra, idę, idę. W moim domu. Zapraszam, czy ty... O, czekaj, masz kolor oczu inny. Odwyku, ja jestem po tym. A, po odwyku, no. Po odwyku? No co, a od czego byłeś uzależniony? Od kelpa, ale musiałem skończyć z tym. Jasne, rozumiem. Nie, no nie ma co. Miki, widzisz ten statek? No. Trzeba się go pozbyć. Nie patrzę go. Wiem, ale to dalej na terenie Lisa. I chciałem go właśnie skończyć. Miki, wiesz co? Mam dwa pomysły. Pomysł numer jeden jest taki, że ten statek dziwnie spłonie. Nie, poczuł się wkurzy. No i co z tego? Nie mam żelaza w sklepie. Shit. Blacha, masz żelazo jakieś? Mam. Na pędeczeście. Dobra. Panowie, ja was zapraszam tutaj. Ja was zapraszam tutaj do mojego sklepu, bo musimy coś obgadać. Dobra, czat. To będzie cringe, ostrzegam. Ale wiecie, to będzie miało sens. Będę miał wytłumaczenie jakby coś. Także uwaga. Panowie, zebrałem was tutaj. Mamy bardzo ważny powód. Powód jest bardzo prosty. Chciałem was po prostu zaprosić na kelpika. Pog? Ja to lubiłem kiedyś, ale no... No dobra. Czerwone gały wracają. Dobra, to ja rozstawię tutaj, bo chciałbym na tych skrzydłach. Tutaj jeszcze rozstawię, bo trzeba się na górę przedostać. Festiwal cringe'u. Oj, byczku, czekaj, czekaj. Ty nie wiesz, co jest cringe'em. Dobra, dobra, dobra. Panowie, aczkolwiek mam jeszcze jedną rzecz, taką ekstra dla was. Tak. O, dzięki, dzięki. O, super, dzięki. To na 3, 2, 1. No to 3, 2, 1. I teraz można kelpika zajarać. Kurde, trochę w głowie mi się kręci, panowie. Trochę w głowie mi się kręci. Oj, ale się kręci. Kurde, kurde. Ale kelp wchodzi, ale wchodzi ten kelp. Tragedia wchodzi. Czemu my płyniemy? Ja kelpa chciałem zajarać. Ej, tu creeper wybucha właśnie na mnie. O nie, nie mogę się bronić. Oj. Panowie, dlaczego ja chcę kelpa? No co jest grane? Czemu to płonie? Tylko kelpa chciałem... Jezu, ale się porobiło. Ale oh, fail, yes. Ale fail. Oh, yes. Ja, no nie wierzę w to. Wiedziałem, żeby nie wracać do tego. Stary, patrz na moje oczy, znowu wróciły, blaszka, patrz na mnie, to tobą. Jezus no Maria, Miki, ale powiem ci tak, teraz wygląda swoją twarzą 50 razy lepiej. Ewakuujmy się z tego statku, co lepiej może, no, bo no jakieś armaty strzelają. Nie wiem, jak do tego doszło wszystko, ja nie mogę. A my tylko chcieliśmy zajarać kelpa. Przez te halucynacje, no wiesz co zachodzi, to było niechcący. Dobra, panowie, no fajnie było, ale mam jeszcze jedno skrzydło do zapalenia kelpa, wiecie o co chodzi, zapraszam. Zapraszam. A, no. Zapraszam panowie tutaj na kelpika. Ale nawet głowa mi się powiększyła tak trochę. Siemka. Ej, ile masz lat? No to to nie jest kanał dla ciebie, bo my tutaj gadamy o... Jake, ja też mam do ciebie sprawę. Jake, dlaczego statek Lisa spłonął? Kordy. Myślisz, że ja wiem. No te kelpy, no to już nie wiem, stary. My nie jesteśmy temu winni, to nie nasza wina, no. Że na, ktoś dystrybuje na wyspie, że jesteś psychoaktywny. No szanujmy się. Mam prezent dla was, panowie. Ej, ja mam pomysł! Może spalę sam sobie dom, żeby nikt mnie nie mógł już sprankować. Co wy robicie? Proszę, powiedzcie mi, co wy robicie? Jezu, Jake, rozmawiamy o idolach moich. Moim idolem jest Mariusz Pudzianowski oraz Jake... jak się nazywasz? Jake... Wykrzyknik. Jake Wykrzyknik, tak, tak, tak. Jeden ma 46 lat i podnosi tira na klatę, a drugi ma 14 lat i się pyta jakieś gówno. Biedny statek Lisa. On jest jakiś opętany. Po prostu rzuciliście niedopalonego kelpa na statek, no i ten kelp postanowił sobie zapalić statek. Dlatego statki powinny być metalowe, a nie drewniane. Ej, chodź, Nexy, tu mamy zagadkę, chodź. Jest żadną zagadkę, ale mamy tajne przejście. O, i co to jest? Nie wiem. Ale tutaj kasyno Intarskiego budowane oczywiście przez Waldka, typical. Dobra, do góry chodźmy. Fajne. To działa w ogóle jeszcze? Co działa? Zaraz ci powiem. Działa, działa, no.
Ile tam jest? No zero nie uzupełniał, no. Tragedia. Macie jakiś TNT na sel? Ja mam. Ktoś porozstawiał tabliczki na tego, nie? Na... Znaczy, półpłytki na... No, no. Mogę ci stać w ogóle. No to możemy, wiecie, zrobić kilka wybuchowych półpłytek. Nek se przyszedł na serwer? Wiecie, wszystko nie. Przyszedł pan destrukcji. Ja nie jestem żadnym fanem destrukcji, chciałem ze Kelpa ze znajomymi zajarać, czy to coś złego? Ej, Jacka, pozdrowisz mnie? Jasne, pozdrawiam cię, mówi do Lonexa. Dobra, chłopaki, ale stawiacie po połowie ze mną. Przyjdzie taki Itachi i powie, czujecie mi drogę. Ja to kładłem. Oj, tu nie jest! No. A! Dwie! Ja pięknie! Ja chcę zobaczyć, co wyrobicie. Czy naprawdę stawiasz pułapki, które sam detonujesz? Nie no, w swoje detonowałem. Ja pierdzielę, Miki sieroto. Miłego naprawiania. Siema, mogę z wami nagrywać gówno? Tak, właśnie robimy totalne Siema. Gówno, dosłowne. Dokładnie totalne. Robimy gówno właśnie totalne. Gówno minowe, starym. No, czy wy możecie nie... Drewno budując. Ja pierdzielę. Jezu! To stało tam pół minuty! Jawor Borówki uratował na S1 minus 1000 IQ. Czy ty miałeś problem z wymyśleniem plusów dla Jawora? Tak, tak, ale uratował mnie na pierwszym sezonie, jak potrzebowałem Lugola. Pamiętliwy. Miki przy dupa XXL, szpieg minus internet, plus powieki minus żona. Dlaczego jestem plus pieseł minus głos? Bo twój głos jest na tyle fajny, że trudno się skupić twoim sprzymierzeńcom na walce i na byciu produktywnym, bo tak jesteśmy zafascynowani twoim głosem. Moje plusy i minusy i momech. No generalnie po stronie XXL masz, no tutaj 12 osób, a po stronie borówek masz 7. No więc są trochę w dupie są borówy i dobrze. Bardzo dobrze. Fat Dragon czy nie Fat Dragon? Tak, tak. Nie, my jesteśmy na jakimś... A, jestem, jestem debilem. Jezu, dziękuję. Czy ty naprawdę chcesz bana? Ja nie chcę bana. Ja po prostu zrobiłem prank, ale co mam wam powiedzieć? Kreatywny prank, 6-9, to ja. Generalnie, jak przechodziłem do pierwszego gimnazjum, miałem chłopa w klasie, który był ode mnie... No, tak. Miałem chłopa w klasie, który był ode mnie jakieś 4 lata starszy i nie przeszedł trzech klas. I raz... Nie wiem kto, ale generalnie miał na imię Radek, pamiętam. I pamiętam, że raz oblał jakąś dziewczynę kwasem na przerwie. Tako. Takie rzeczy to myślałem, że tylko na Bliskim Wschodzie się dzieją. A, widzisz, to nie, a czy ty... To nie ja. Klepa mińca? Ale idol jest klepany, czat. Mam miecz ostrość 5, odsuń się ode mnie lepiej. Nie patrz, ty ale do mnie strzelasz, czaś, to? Czy ty możesz? Ja do ciebie podchodzę. Wybuchły itemy! Jake, wybuchły ci itemy. Ja chciałem tylko powiedzieć, że w świetle prawa polskiego obrona własna jest legalna. Oj nie, ja chciałem tylko raz strzelić. No to stary strzelić to? Podchodzisz do gościa na ulicy z łukiem i zaczynasz mu celować w twarz. A on na to spoko celuj do mnie. Spoko, ziomek. Traf mnie w głowę, najlepiej mnie zabij. I w tym momencie, ciekawostka, Nitas siedzi na jakimś streamie i wysłał mi jakieś 20 smile emotek na Messengerze. Proszę bardzo. O kurna, jest miecz, jest pog. Wbijmy do nich na kanał TTS-ie i powiedzmy, dlaczego one wybuchły całą wioskę. Dobrze. Chodź. Zbroi nie było? Dzień dobry. Jak mogłaś wybuchnąć całą wioskę? Jezu. Ej, co tutaj się dzieje? Jakie były twoje motywy? Wysadzenia drogi. Dlaczego wysadzasz drogę? Dlaczego to właśnie ty wysadzasz drogę? Czemu droga była perfekcyjnie używalna, aż ty nie przyszłaś? Była naprawdę ładna, tak. Oj, tylko że jest pewien problem, bo ja tutaj nie mogę używać płytek. Daria. Dlaczego? Ale to jest droga publiczna, ja nie wiedziałam. My mamy na GoPro wszystko, mamy na GoPro. Czyli mam rozumieć, że jak jesteś w miejscu publicznym, na przykład w jakimś teatrze i postanowisz sobie nagle, ale bym sobie wysadziła dynamitem ten teatr, wysadzasz i co potem mówisz policji, siema, to było miejsce publiczne, wysadziłam se. A ma się dowody jakieś? No bumy cały czas jak chodzi się obok. No, bo trzeba mi tutaj mówić, że ty masz moją zbroję. Nie mam twojej zbroi, to raz. A dwa, dlaczego się sugerujesz, nie wiem, YouTube czatem? Przecież tam siedzą ośmiolatki, które nie wiedzą, nie wiem, co to, no. Nie wiem, trzeba Twitcha w końcu tutaj jakoś... Piękne. Ej, Czekajcie. Czuję się oskamowany. Witaj na kwadratowym masakrze. Kupiłem 4 życia, a mam 2 życia, halo. Ale tak zupełnie szczerze, no to regulamin masakry tej gry powiedziałeś jest bez sensu, no bo bez w regulaminie sensu, jest napisane, że jeżeli ktoś przez przypadek zniszczył pułapkę, która nie była przygotowana dla niego, no to musi to naprawić. No i w tym momencie, jak ja powiedzmy robię pułapkę na publicznej drodze i mówię, no patrz, miał to wejść, no to wygrywam w świetle regulaminu. Tutaj nie jest brany pod uwagę w ogóle, czy chciałeś, czy nie chciałeś, ty to
zaktywowałeś, więc to jest twoja wina, co jest głupie. Chodź Miki tutaj, bo to musi być, wiesz, inkognito między nami, nie? Zaopiekuj się tym. I jak coś, ty nic nie masz, ja nic nie wiem. Dobra. Tutaj Ender, czy ja nic nie mam. Mam głowę Molki i Jake'a, nie muszę mam głowę Jake'a, Ender, cześć. A wie, tworzą chciałbyś kontrowersję. Dać mi mój set, bo wiem, że to mój. Dobra, jestem zbyt miłym osobnikiem, ale niestety reszty nie mam, wiesz? Next. Jesteś najgorszym frajerem kozącym. Dobra, ale zarobiłem z tego, zabijesz mnie! Zostaw mnie! No i w tym momencie nie odzyskujesz tego, nie? Za to, że mnie klepiesz. No czy wy możecie? No. Dajcie mi mieć i łuk chociaż. Co z tym robimy, Chad? Szkoda mi to kudego, no nie wiem, Chad! Sam się prosił! Sam się prosił! Najpierw mnie zaczął lać bez powodu, a potem jak klepałem Mikiego, też mnie zaczął lać bez powodu. Krótko z takimi trzeba. Oddaj, bo się spłaczę, na to liczę, Chad. Mam rozkminę, Chad, żeby nie zrobić mu pułapki, nasze pułapki, jakieś zagadki. Dobra, Chad, chodźmy na górę. Mam wybuch, dechy, nie? Robimy tak. Ja idę to szybko gdzieś tam rzucić. Już, Chad, już spokojnie, już ukryłem. Ukryłem w tajnym miejscu. A, Jake, w ogóle, mam twoje ciemy. $3, by the way. Nitashi wysłał jakieś 70 smile emotek ostatnio.